tej Armii Krajowej takie budynki po prostu no bez sensu, a... Rozpoczniemy zwiedzanie. Na pewno w trakcie zwiedzania będzie minimum jedna toaleta, może nawet dwie. Później zapraszamy na... Nie było tego podziału, jak Państwo widzą na ulicy, ale to jest taki ogromny... Hedek von Balk, który tutaj przybywa do Elbląga, właśnie zakłada to miasto i tutaj, proszę Państwa, jest jego pomnik. I nawet ktoś wykonał parę lat temu z tektury ten pomnik i tu go postawiono, ale go tutaj zrzucono. Żeby można było na noszach usiedzieć, właściwie taka ścieżka, żeby na noszach usiedzieć. Do drugiej połowy XIV wieku, bo później Kazimierz Jagielloński przekazał go miastu. Tutaj przy bramie targowej, tam jest jego takie główne jakby się... Tutaj proszę Państwa, Elbląg ma bardzo dobre tradycje po tym nabrzeżu ciągnąc. Kto jest w stanie przeskoczyć? 12 wiek, nawet wcześniej, tak? Był w 13. Są tam te mosty. I zobaczą Państwo, że zostało wymienione to chyba ze dwa. Zróbmy Marek fotę. Poczekajmy, tak, tutaj należy. Zatrzymajmy się chwilę. Jeszcze należą, na pewno. Dobrze, my wchodzimy, tutaj kolega zostanie i dopełni formalności, a my możemy udać się już do baru. Do baru słonecznego. Poszukajcie, co robimy. Tak, szukajcie.